formuła naszego spotkania nie ma charakteru sympozjum, ma charakter debaty. Chcieliśmy w tym miejscu, w Pałacu Kultury i Nauki, dzięki uprzejmości Wszechlicy Polskiej, spotkać się i porozmawiać o przyszłości polskiego łowiectwa. Dlaczego o przyszłości polskiego łowiectwa? Dlatego, że w ostatnim czasie ukazały się wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które niewątpliwie zmienią przyszłość naszego łowiectwa. Witam również Państwa bardzo serdecznie. Już nie będę imiennie wszystkich witał, ale obecność Państwa tutaj na tej sali jest dla nas zaszczytem. Proszę Państwa, dlaczego Wszechlica Polska? Postaram się w dwóch, trzech zdaniach to wyjaśnić. Pierwsza rzecz może to, że rolą i misją uczelni wyższych, poza oczywiście rolą edukacyjną, jest także organizowanie i prowadzenie dyskusji akademickich i łączenie różnych ośrodków w celu wymiany poglądów. Stąd takie, a nie inne miejsce pozwoliliśmy sobie zaproponować. Natomiast od ostatniej debaty, o której pan redaktor przed chwilą wspominał, Wszechlica Polska również troszeczkę się zmieniła. Jest to, proszę państwa, uczelnia, która jako jedyna w Polsce prowadzi dwa kierunki studiów podyplomowych związanych z łowiectwem, z szeroko rozumianym łowiectwem. Rok temu uruchomiliśmy kierunek studiów podyplomowych administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem. I pozytywny odbiór tego kierunku studiów dał nam jakby mandat do dalszego rozwoju w tą stronę. Stąd też w tym roku, na początku bieżącego roku, uruchomiliśmy drugi kierunek studiów, administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi. Proszę Państwa, te kierunki studiów zostały bardzo pozytywnie przyjęte. Jesteśmy w trakcie organizowania już drugiego naboru, zarówno na kierunek łowiecki, jak ja go nazywam, jak również na kierunek dotyczący szkód łowieckich. A więc myślę, że Pałac Kultury, a przede wszystkim Wszechlica Polska, która ma tutaj miejsce, ma tutaj siedzibę, jest idealnym miejscem do prowadzenia właśnie tego typu wymian poglądów. Ja tylko jeszcze powiem, w sprawach organizacyjnych na debatę zapraszaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, zapraszaliśmy Polski Związek Łowiecki, zapraszaliśmy Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Mamy podziękowania za zaproszenia, nie wszystkie instytucje mogły przybyć. Mamy również podziękowanie i życzenia owocnych obrad od pana ministra Dariusza Młotkiewicza, który, pamiętając również debatę z 2004 roku, życzy Państwu owocnych obrad i prosił nas, że po debacie, żebyśmy przedstawili panu ministrowi i gabinetowi prezydenta Rzeczypospolitej wnioski, które tu uda nam się dzisiaj wypracować. Również pan poseł Stanisław Wziątek przepraszał, że nie może przybyć na to spotkanie. Proszę Państwa, NNSA przedstawił Trybunałowi 7 zarzutów, które jego zdaniem wskazywały na niekonstytucyjność obecnej regulacji. I w tym zakresie NSA przede wszystkim wskazał, że naruszenie prawa własności następuje w ten sposób, że zmusza właściciela do znoszenia polowań wbrew swoim własnym przekonaniom na swojej ziemi. Czyli krótko mówiąc, właściciel nie zawsze sobie życzy, żeby ktoś na jego gruncie polował, a jest zmuszony do znoszenia tego. Druga kwestia to brak rekompensaty za to, że grunt prywatny staje się elementem obwodu łowieckiego. Czyli właściciel nic z tego tytułu po prostu nie ma, bo obecny model powoduje, że wszelkie ewentualne środki wpływają wyłącznie na konto samorządu. Następnie, proszę Państwa, NSA zarzucił kwestię braku udziału właścicieli w procesie wydzierżawiania samych obwodów łowieckich, a ponadto zwrócił uwagę na brak szczegółowych kryteriów tworzenia obwodów łowieckich, bo to jest zaadresowane wyłącznie w sposób ogólny. Kolejny zarzut Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczył naruszenia proporcjonalności, ponieważ zdaniem NSA dla ochrony zwierząt łownych, czyli konstytucyjnej kwestii ochrony środowiska i w tym również prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, nie jest konieczne tworzenie obwodów łowieckich i prowadzenie polowań na tych terenach, których właściciele nie wyrażają za to zgody. Kolejny, proszę Państwa, zarzut dotyczył naruszenia istoty prawa własności. Zdaniem NSA suma wszystkich ograniczeń, typu znoszenie, brak partycypacji w kosztach, w zyskach ewentualnych z nieruchomości, brak udziału w procesie wydzierżawiania, w procesie planowania, powoduje, że dochodzi do naruszenia istoty prawa własności.
Ostatnie zarzuty do NSA dotyczą zagadnienia tego, iż właściciele gruntów nie mają żadnych realnych instrumentów umożliwiających im przedstawienie, wyrażenie własnej woli co do objęcia prywatnych gruntów reżimem obwodu łowieckiego. I to wszystkie te zagadnienia stały się przyczynkiem do sformułowania zarzutu niezgodności z artykułem 64 Konstytucji. Trybunał nie wszystkie te argumenty podzielił, niemniej te, które uznał, wystarczyły, żeby orzec o niekonstytucyjności tego przepisu, a więc przepisu artykułu 27 ust. 1 w związku z artykułem 26 prawa łowieckiego, jako niezgodnych z artykułem 64 poszczególne ustępy Konstytucji. Proszę Państwa, temat główny naszej debaty to jest zagadnienie bezpośrednich i pośrednich konsekwencji wyroku Trybunału. Taką bezpośrednią konsekwencją jest wyraźna sentencja wyroku Trybunału, która mówi o niezgodności przepisów dotyczących tworzenia obwodów łowieckich wbrew woli właścicieli, bez udziału właścicieli, może nie tyle wbrew woli, ale bez udziału właścicieli. I to jest ta bezpośrednia, najbardziej prosta konstatacja. Natomiast znacznie istotniejsze, bo ta jest oczywista dla każdego myśliwego, natomiast znacznie poważniejsze konsekwencje to są zapisy dalsze, które znalazły się w uzasadnieniu wyroku, a nie w sentencji. Trybunał bowiem, proszę Państwa, pisząc w przygotowującym uzasadnienie, wielokrotnie podkreślił podstawową kwestię, że obecny model opiera się na uregulowaniach z lat 50. i które nie zostały potem dostosowane do współczesnych realiów praw. I dalsze rozważania Trybunału dotyczyły zagadnienia, czy co zrobić, aby utrzymać ewentualny model i nadać mu takie ramy, które ewentualnie byłyby do przyjęcia. A więc tu jest jakby pierwsze dwie ścieżki. Albo należy zmienić model, albo naprawiać ten model, który ma. Obecnie, jeżeli miałoby być to wykorzystane to drugie rozwiązanie, a więc naprawianie, korygowanie modelu, to Trybunał zakreślił kilka kierunków, które należałoby spełnić przy ewentualnej nowelizacji. A więc na pewno uregulowanie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli, oprócz oczywiście kwestii udziału w tworzeniu obwodów łowieckich, chociażby przez możliwość opiniowania, to koniecznością byłoby również umożliwienie uzyskania informacji o ewentualnych polowaniach, o ewentualnej gospodarce łowieckiej na gruntach prywatnych. Kolejny element to udział właścicieli nie tylko w tworzeniu obwodów łowieckich, ale również w planowaniu łowieckim. Trybunał nie rozstrzyga, czy ma być to aktywne w postaci zgody, czy ma być to chociażby w postaci możliwości wyrażenia uwag. Niemniej jednak jakikolwiek, jeżeli minimalny instrument w tym zakresie powinien zostać wprowadzony. I proszę Państwa, kolejny, to jest właściwie już pośredni skutek Trybunału, to jest w mojej ocenie zagadnienie kluczowe i myślę, że tutaj Państwo z prawniczych ze mną zgodzą. To jest mianowicie interpretacja artykułu 26 prawa łowieckiego. Po cóż Trybunał stwierdził? Trybunał wyraźnie zaznaczył, że wyłączenie z obwodu łowieckiego gruntu, również rolnego, jako gruntu produkcyjnego, następuje automatycznie z chwilą jego ogrodzenia, chociażby prowizorycznego. To jest ciekawostka, proszę Państwa, bo to oznacza, że mamy pierwszą sytuację, w której myśliwi i rolnicy zapewne będą współdziałali bez jakichkolwiek przeszkód. Dlaczego? Bo możemy sobie wyobrazić sytuację następującą. Lepszym wiadomo płatnikiem ewentualnych szkód jest Skarb Państwa niż koło łowieckie. To jest bezsporne, bo jest to dłużnik, który jest odpowiedzialny, który w zasadzie jest wiarygodny. Natomiast samo wyłączenie, powiedziałem, jest automatyczne. A więc wykorzystując obecną interpretację, która nie jest niczym nowym, a jedynie jest przed analizą prawną, mamy sytuację, w której w interesie zarówno kół łowieckich, chociażby obwodów łowieckich, jak i rolników, czyli właścicieli gruntów, jest ogrodzenie gruntu, chociażby prowizoryczne. Bo w tym momencie za wszelkie szkody tam powstałe odpowiedzialny przejmuje Skarb Państwa. Z tej ścieżki niewątpliwie skorzystają koła łowieckie, które dzisiaj borykają się ze szkodami, a i rolnicy, ponieważ do łatwiej jest dochodzić odpowiedzialności Skarbu Państwa niż od kół łowieckich. Proszę Państwa, i teraz kwestia podstawowa. Jeżeli ten kierunek się utrzyma, a zapewne, przynajmniej do tej pory w ewentualnych pracach legislacyjnych nie widzę żadnego kierunku, żadnych pomysłów na zmianę tego zapisu, oznacza to, że na ten moment Skarb Państwa zostanie obarczony odpowiedzialnością odszkodowawczą, która dzisiaj... Tutaj kukurydza weszła, która jest takim naturalnym ostoją dzisiaj tych akurat dzików i przysmakiem dla nich. Co niektórzy w żartach mówią oczywiście, że dziki mają lepsze przyrosty niż nie w końcu dzisiaj i rozwijają się szybciej, ale to jest tylko na razie żart.
Ale to nie znaczy, że po głowie wzrosło i ta rozrodczość szybciej idzie i to jest wszystko w kierunku tak. Dzisiaj rolnictwo także, chociaż statystyki mówią, że to jest tam średnia 10 hektarów w Polsce, ale tak naprawdę to ta średnia produkcyjna jest zupełnie inna. Dzisiaj gospodarstwa towarowe, które produkują na rynek, to są gospodarstwa powyżej 20 hektarów i więcej. I te dają gospodarstwa 80% skali produkcji, a jest ich liczba znacznie mniejsza, jest to około może dzisiaj 300 tysięcy gospodarstw kraju, które praktycznie są producentami żywności, bo to tak to właśnie nazwę, w różnych asortymentach. A podstawą każdej produkcji rolnej jest dzisiaj produkcja roślinna, która najbardziej ma odzwierciedlenie na łowiecku, jak właśnie działa i na straty, które są. Ja sądzę, że musimy dojść, że samo, że tak powiem, znowelizowanie prawa dzisiaj, żeby wybrnąć z sytuacji takiej, że jesteśmy zgodni z Trybunałem albo odwlecze, że Trybunał to sprawdzi i znów to zagramy w czasie, jest to możliwe, tylko czy na wszystkim o to właśnie chodzi, czy nie zastanowić się powinniśmy nad łowiectwem już w XXI wieku i w wolnej Polsce. Że tak godząc interes rolników i kół tołowieckich myśliwych, może, że to tak nazwę, na wszystkich w sumie, którzy chcą się tym zająć. Nie może być tak również, że państwo jako właściciel zwierzyny łownej umywa od tego ręce. Bo dlatego łowiectwo dzisiaj działa źle, może działać źle, no można z perspektywy rolników działa źle, bo odszkodowania są za niskie, zwierzęta robią dużą stratę, populacja rośnie, nie ma kontrolowanej. Może z punktu widzenia myśliwej wygląda to troszeczkę inaczej, ale w rzeczywistości jest konflikt dzisiaj ogromny między większości to terenów i kół łowieckich z rolnikami. W wyjątkowych przypadkach jest współpraca koła z terenem. To są wyjątkowe koła i tych stawiać trzeba za przykład, które robią profilaktykę, grodzą. Tam, gdzie rolnik zgłasza im wcześniej, że się pojawiło coś tam, że coś się dzieje, oni przyjeżdżają i prowadzą tą gospodarkę taką, którą odstraszają i różne wasze rzeczy. Ale większość kół traktuje jeszcze rolników na zasadach lat 50. Jako takiego, który po co się tutaj kręcisz, ja strzelam, mnie się to akurat to należy, to jest moje prawo. I w wielu przypadkach tak jest, bo to wszędzie zawsze zależy od samych ludzi. I z jednej strony, i z drugiej strony. To nie jest tylko jedna strona, bo rolnicy też są różni, ja tutaj nie będę bronił, ale też są pod tym względem różni. Ja sądzę, że łowiectwo musi być. I ustawa musi być dobra, to nie podlega dyskusji i rolnicy są w tym zainteresowani, żeby łowiectwo w Polsce było i było przyjazne i środowisku, i gospodarce rolnej. Więc nie ma tutaj takich, że rolnicy są przeciwko, że tak powiem, łowiectwu w samym sobie. Nie są. Nawet są głosy dzisiaj, zwłaszcza przy ASF-ie, żeby więcej koła łowieckie odstrzeliwały, więcej patrzą dzisiaj, kontrolują dzisiaj moje wojewódzkie izby, czy koła łowieckie wykonują stan odstrzału, czy właściwie zwierzęta liczą, bo już zaczynają sprawdzać. I to jest ten dzisiaj pozytywny ruch taki, który pokazuje, że rolnicy już nie tylko mówią o tym, że jest szkoda, ale mówią także, czy jest planowa, zaczynają kontrolować, czy koła łowieckie prowadzą właściwą gospodarkę łowiecką. A różnie to jest. I tutaj trzeba było zadać pytanie sobie też również, dlaczego jest tak trudno z tymi odszkodowaniami, z tą profilaktyką, z całym dokarmianiem zwierząt. Dzisiaj trzeba było się zastanowić nad tym, nad sytuacją taką, czy łowiectwo nie jest za bardzo zamknięte. Nie nazywam tego elitarnym, tylko czy nie jest zamknięte.
bo wiemy, że przed tym systemem to było elitarne. Dookoła Głowieckiego nawet nie chodziło o, że tak powiem, zasoby materialne, tylko ten układ polityczny, znajomości i jakiś tam inny jeszcze, który odgrywał rolę, kto w kole mógł być. Dzisiaj jest głównym czynnikiem ekonomicznym często, że nie ma zachęt bycia w kole Głowieckim, bo jest to problem finansowy, nie każdego na to stać. Boją się ludzie obciążeń, które są związane z byciem członkiem koła Głowieckiego i różnych rzeczy. Mało jest przypadków takich, że koło to łowieckie jest i prowadzi tak zwaną politykę taką, że zachęca ludzi z terenu, rolników, żeby w tym kole też byli. Raczej takie sytuacje są, ale sporadyczne. Sądzę, że o wiele łatwiej by było również likwidowanie tych, według dzisiejszego prawa nawet, które jest, likwidowanie tych wielu rzeczy, tych niesnasek, gdyby była otwartość na właścicieli ziemi, którzy tam są. Sądzę, że biorąc, oglądając na przykład, jak wygląda myślistwo w sąsiednich naszych krajach, już nie mówię o Niemczech, ale o Czechach czy innych, to mają myśliwych dwukrotnie prawie więcej jak u nas w Polsce, a tereny znacznie w Czechach mniejsze. Tak mi ostatnio tłumaczono gdzieś na jakiejś konferencji, jak byłem na przyjazdnej czwórce, też żeśmy ruszali problem Głowiec. I tam problem szkód, to wiesz, i tam są gospodarstwa inne, ale to też jeszcze trzeba też ten wątek troszeczkę inny zmienić, że to w Polsce nie do końca jest, ale sądzę, że jest większe związanie łowiectwa z terenem. I wszelkie rzeczy, ogrodzenia, które tutaj można mówić, są, że tak powiem, ważne, że można zrzucić odpowiedzialność, odszkodować tam budżet państwa, ale nie wyobrażajmy sobie, że polskie pola się da ogrodzić w Polsce, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Można przy jakimś lesie, kawałek sadu, czy jakiegoś czegoś, ale nie wyobrażam sobie, nie chciałbym, żeby polskie całą ogrodzić. To byłby nonsens. Więc to jest jakieś wyjście, ale dla terenów takich przyleśnych, czy jakichś tam pola wśród leśnych, ale nie jest to rozwiązanie dla rolnictwa, które by miał dzisiaj swoje pola, zboża, kukurydzę, wszystko godzić i potem także utrudniony, potem zbiór i inne. I oni łatwiej z myśliwymi rozmawiają o stanie to zwierząt, łatwiej się dowiadują o szkody, bo i koło to łowieckie wie, że ta grupa ludzi wydzierżawiła im teren. Jest to o wiele prostsze. Nie wyobrażam sobie, żeby robić to na zasadzie takiej, że z każdym indywidualnie się podpisuje, że tak powiem, umowę o dzierżawę. Trzeba było to rozwiązać prawnie. Nie wiem do końca jak i podejrzewam, że to trzeba było znawców prawa wziąć, że zawiązują się jakieś z przedstawicielstwa czy na zebraniach wiejskich. Jest takie prawo, że rolnicy decydują większością głosów, żeby dzierżawiają ten obwód komuś na może to będzie trudne, ale tak, to w pewnym sensie powinniśmy do tego dążyć. Jeżeli własność, to wtedy ta własność ma sens. Druga sprawa, też w tej ustawie nowej uważam, że powinno być mocno uregulowane, spraw odszkodowań i kar pewnych, także dla kół dołowieckich za nieprzestrzeganie planów odstrzałów drastycznych, jakichś innych rzeczy, wyliczanie stanu to pogłowia zwierzyny, żeby było bardziej wiarygodne. Dzisiaj można, tak powiem, to policzyć prawie do sztuki, bo to dzisiaj technika jest taka, że wyliczenie stanu to już nie potrzeba w lutym po śladach mierzyć, tylko to można zmierzyć w inny dzisiaj sposób stanu zwierząt, dokładnie w miarę. I sądzę, że w tej ustawie powinniśmy się zastanowić nad tym, co największym dzisiaj taką bolączką i dyskusyjną sprawą temat odszkodowań samych. Pierwsza sprawa, metodyka, w jaki sposób się też będzie szacowało te straty, bo to budzi wiele zastrzeżeń, że ktoś tak mówi tyle, to ja ci dam tyle, to takie jest takie dogadywanie się,
I dobrze, że jak jest zgodnie, to niech tak, to jest dobrze. Dobrze, jak się jest z drugą stroną i tak naprawdę nie mamy, możemy się w sądzie spotkać, a to wtedy jest bez sensu. I to nie ma sensu. Powinna być, najlepiej by było, gdyby stratę wyceniał ten, który nie jest zależny ani z jednej, ani z drugiej strony. Jakaś instytucja nie jest zależna przy ocenianiu straty. I druga sprawa też ważna, że przy dzisiaj przy produkcyjnych gospodarstwach znacznie te straty są ogromnego topniaru nieraz i koła na to jest. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że czasami może być tak, że koło przez to dostępność do tego koła jest droga, bo odszkodowania i inne rzeczy są tak duże, że koło może strajkować. Ktoś powie, że jest to dobrowolne koło, nie, że tak powiem, przymusową jednostką i może upaść, może powstać drugie, ale to nie jest, ja sądzę, że to nie jest droga właśnie temu. Powinno być w pewnym sensie asekuracja także państwa powyżej stat tam jakiś tam, jeżeli koło wypełnia wszystkie swoje rzeczy. Na przykład straty, rzucam Ci hasło, do 40%, czy do iluś procent straty w plantacjach, czy do 30%, to też kwestia uzgodnień, płaci koło, a dalej jest asekuracja państwa. Przy większych stacjach, tak jak dzisiaj, zakłady ubezpieczeniowe czy ubezpieczenia rolne mają asekurację państwa. Jeżeli stan klęski ubezpieczeń byłby wyższy niż tam ileś procent, to wchodzi państwo i dopłaca tym zakładom ubezpieczeniowym, żeby nie upadł. Albo rozwiązaniem drugim, którym ważnym może być system ubezpieczeń kół, który też by mógł być, istnieć z dopłatą do ubezpieczeń, tylko tutaj jest dyskusja na ten temat, czy można dopłacać, czy nie można do ubezpieczeń majątkowych kół jako samych. Czy podejść do tego, że rozszerzyć na przykład listę dopłat do ubezpieczeń, wszystkie ustroją dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych na tak zwane zjawiska klimatyczne. I to jest dopłata do 50% dzisiaj rolników. Gdyby rozszerzyć tą listę, jeśli to było zgodnie z prawem, o tak zwane szkody łowieckie, ale cały czas mając na uwadze, że koło będzie, że tak powiem, miało pozytywną opinię o prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Że wtedy jest tak, że na tej liście, że tak powiem, możliwości dopłaty do ubezpieczeń jak od gradu, od mrozu, od innych, jest także możliwość tańszego ubezpieczenia rolnika się od tych szkód. I wtedy zakład ubezpieczeń to wycenia tą szkodę, tak jak się robi przy innych właśnie sprawie. Więc podsumowując, ja jestem pierwszym dyskutantem tutaj, akurat to tak trudno teraz powiem, bo za chwilę usłyszę głosy z sali i lepiej jest dyskutować, jak już tam wszyscy mówią, to wtedy jest łatwiej i prościej. Ale uważam, że samo załatwienie tylko nie prawa do własności jest w tej ustawie nowej ci ważne, ale musimy ustawę o łowiectwie napisać od nowa praktycznie i do dzisiejszego sytuacji prawa, a nie z lat 50. nie było zupełnie inne i realne. Dla dobra połowiectwa nie walczyć o to, żeby utrzymać to, co jest, bo jest dobrze, to ja nie powiem, że jest źle całkowicie wszystko, ale uważam, że jest to dzisiaj temat do zmiany ustawy poważnej o łowieckiej, która będzie załatwiała te wszystkie rzeczy, o których to mówię wcześniej. Prawa własności też muszą być szanowane. Dziękuję bardzo. Rzadko się zdarza, że mamy przedstawicieli rolników czy właścicieli nieruchomości, szerzej rzecz ujmując, na sali, możemy z nimi o tym dyskutować, więc tym cenniejsza ta debata. Pierwsze moje spostrzeżenie, które mi się nasunęło, jak zacząłem myśleć, to jest takie, Państwo pewnie pamiętają jeszcze, w swoim czasie były takie głosy, że Polska stanie się drugą Japonią. Takie było hasło w swoim czasie, ale ja tu widzę, że my się stajemy drugimi Stanami Zjednoczonymi, bo jak się spojrzy na zewnątrz, to McDonald's wszędzie. Jak się spojrzy niebo, to latają F-16, to jeszcze z szachownicą biało-czerwoną. Jeszcze w telewizji seriale same amerykańskie. I co jeszcze? Wszyscy czekają na orzeczenie Sądu Najwyższego, który rozwiąże wszystkie problemy społeczne. Nie udało się to zupełnie jak w Ameryce. Wszyscy, co ten Sąd Najwyższy powie o aborcji, co on tam powie o tych małżeństwach homoseksualnych. I u nas tak samo.
Są różne sposoby reformy łowiectwa każdego innego podmiotu. Najpierw myślałem, że uda się to zrobić, że sami myśliwi się zreformują, że związek znajdzie sobie tyle siły, żeby się zreformować, ale w ogóle się okazało to niemożliwe. Tak? No to druga nadzieja była taka, że ustawodawca tutaj dostrzeże potrzebę reformy, co zresztą wspomniał właśnie Sobęcz. Ale ustawodawca też jakoś nie podjął tej pałeczki i tego zadania jakoś nie chce zrealizować. No i wychodzi na to, że Sąd Najwyższy nas stanął na wysokości zadania i tutaj palcem wskazał. No, proszę bardzo, no przecież to nie tam jakieś tam kawałkowe zmiany, tylko proszę, to całkowita reforma jest potrzebna. Oczywiście, czy ten jeden wyrok, o którym mówimy, czy on tą reformę wymusi? Nie, moim zdaniem nie wymusi. Nie wymusi, to jest na pewno doskonały początek, ale to jeszcze jest trochę za mało. Dlaczego? Bo ten wyrok, jak widzimy, stosunkowo łatwo jest tak zmienić ustawodawstwo, żeby ono satysfakcjonowało, czy wypełniało nakazy Sądu Najwyższego, a jednocześnie nie przeprowadziło tak naprawdę prawdziwej reformy łowiectwa. Więc to moim zdaniem jest ten pierwszy krok, ten pierwszy kamyk, ale jeszcze lawina nie nadejdzie. Kiedy nadejdzie ta lawina? Otóż moim zdaniem ta lawina nadejdzie na następnym etapie, który to etap powstanie wtedy, jak Sąd Najwyższy wreszcie będzie musiał ustosunkować się do tematu, jak się ma tak naprawdę prawo własności do prawa do polowania. Innymi słowy, czy właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie finansowe za to, że ktoś poluje na jego nieruchomości. Tak? Ten temat został zamarkowany tutaj w tym orzeczeniu, ale tak naprawdę patrząc na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest ewidentne, że ten temat musi do nas w końcu przyjść, bo tam wprawdzie tamtych orzeczeniach się tym wprost nie zajmowano, ale w prawie każdym tym orzeczeniu Trybunał Europejski mówił, że to jest oczywiste, że prawo własności obejmuje prawo do wykonywania polowania. Czy to znaczy, że właściciel nieruchomości musi zawsze mieć prawo do polowania na swoim terenie? Wcale nie. Ale ustawa może pozbawić właściciela nieruchomości prawa do polowania, ale pod kilkoma warunkami. Jeden to taki, że to będzie w interesie publicznym i z tym nie mamy problemu, bo wiadomo, że gospodarowanie populacją to jest w interesie publicznym, ale druga rzecz to jest, można to zrobić tylko za odszkodowaniem. I to odszkodowanie nie może być tak jak teraz w projekcie, którym rozumiem został zgłoszony, czyli mówi to te pieniądze, które teraz szły do gmin, to proszę rozdać rolnikom w formie zaliczki na podatek rolny, bo się okaże, że rolnik, który ma kilkadziesiąt hektarów, dostanie 2,50. No to co to jest za odszkodowanie? W jednym z tych orzeczeń z Luksemburga chyba Trybunał wyśmiał właśnie Luksemburg, bo ta pani, która tam była powodem w tym całym procesie, dostawała chyba euro 50 za to, że ktoś polował na jej terenie. I teraz proszę Państwa, jeżeli dojdziemy do tego momentu, że trzeba będzie ustalić jakąś rzeczywistą wartość, którą się płaci za prawo wykonywania polowania, to moim zdaniem wymusi dramatyczną rewolucję w całym naszym modelu łowieckim, czy się chce, czy nie. Przede wszystkim dlatego, że to spowoduje konieczność zmniejszenia obwodów łowieckich, bo się raptem okaże, że mało kogo stać będzie na wydzierżawienie za prawdziwe pieniądze obwodu za 8 tysięcy hektarów po jakichś dużych pieniądzach za hektar. To z kolei, jak się zrobi nowe obwody, to z kolei się okaże, że się rozpadną dotychczasowe koła łowieckie, bo się okaże raptem, że wielu kolegów w ogóle nie jest też na partycypowanie w tego typu operacji. Tak? Tu jest pewna sprzeczność z tym, co pan prezes się wypowiadał, że z jednej strony musisz zachęcać rolników do wstępowania do kół łowieckich, ale z drugiej strony to jest za drogie. Będzie jeszcze droższe niestety, im bardziej rolnicy będą się domagali, żeby koła łowieckie płaciły prawdziwe pieniądze za wykonywanie prawa polowania na ich terenie. Więc jeżeli się to już zmieni, no to dalsze zmiany będą wymuszone. Więc moja teza jest taka, że właśnie wyprowadzenie tej logicznej konkluzji z połączenia prawa do wykonywania polowania z prawem własności wymusi chcąc nie chcąc zmiany w prawie łowieckim. Może nasi parlamentarzyści chcieliby się ustosunkować do kwestii tutaj poruszonych. Jestem też
troszkę zainspirowany tym, co Państwo powiedzieliście do tej pory, żeby ustosunkować się, czy przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, które zostało przez organizatorów debaty zadane, co dalej z polskim łowiectwem, bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więc proszę Państwa, jestem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw również łowieckich i też uważałem, że jako senator, parlamentarzysta, no i też członek Izby Senackiej, jestem odpowiedzialny za to, żeby usunąć wadę konstytucyjną, która miała miejsce właśnie w 2012 roku. No i przygotowaliśmy ustawę, nowelizację ustawy, którą można byłoby w jakiś sposób też wykorzystać i procedować aż do skutku, która by zadowoliła praktycznie wszystkich, ale tak się nie stało. Proszę Państwa, jakie są moje spostrzeżenia i uwagi, jak się mógłbym ustosunkować do tego, do tego pytania, które zostało skonstruowane przez organizatorów dzisiejszej debaty. Więc uważam, że nierozwiązane od lat problemy prawne polskiego łowiectwa i skargi szeregowych myśliwych spowodowały, że i Rzecznik Praw Obywatelskich, i Prokurator Generalny zdecydowali się złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wnioski dotyczące właśnie prawa łowieckiego. Zapadły już dwa wyroki, jak Państwo wiecie, kolejne pewnie niebawem i to jest prawie że stuprocentowe. W listopadzie 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Skutkiem tego w dniu 21 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie, której niektóre zapisy już po kilku dniach zostały zaskarżone przez prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego. Więc proszę Państwa, to jakiś żart, to po prostu tak nie może być. W lipcu tego roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność zasady tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich. A że jak ktoś to kiedyś określił, że bez obwodu łowieckiego nie ma łowiectwa, zatem ten ostatni wyrok jest kluczowy dla łowiectwa polskiego, łowiectwa w Polsce. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na to, co przy okazji tego ostatniego wyroku zauważył Trybunał Konstytucyjny. A więc Trybunał Konstytucyjny wyeksponował swoje spostrzeżenie, że niniejszy wyrok jest pierwszym, w którym stwierdził on niekonstytucyjność norm wyrażonych w przepisach prawa łowieckiego. Niniejszy wyrok, podobnie jak poprzedni, dowodzi, że prawo łowieckie, jako ustawa uchwalona przed wejściem w życie Konstytucji, nie zostało dostatecznie dostosowane do jej wymagań. Poprzez takie stwierdzenie, z którym się całkowicie zgadzam, Trybunał zwraca uwagę, że należy już teraz szukać rozwiązań o charakterze systemowym, a nie tworzyć kolejną fragmentaryczną nowelizację. Cały model gospodarki łowieckiej i funkcjonowania podmiotów wykonujących tę gospodarkę powinien być dostosowany do aktualnie obowiązujących norm konstytucyjnych. Prokurator Wojciech Sadrakuła, reprezentujący przed Trybunałem prokuratora generalnego, tuż po ogłoszeniu wyroku stwierdził wprost: cała ustawa prawa łowieckie winna zostać zastąpiona nowym aktem prawnym, lepiej dostosowanym do naszej rzeczywistości konstytucyjnej. Proszę Państwa, ja nie boję się powiedzieć, bo mówię to przecież cały czas i coraz bardziej utwierdzam się z dnia na dzień, że mam rację. Nie boję się powiedzieć, że w całą tą trudną sytuację wpakowały nas, myśliwych, władze Polskiego Związku Łowieckiego, które uporczywie od lat ignorują głos rozsądku i nie potrafią się przestawić na współczesne, demokratyczne myślenie. Tak jakby się czas zatrzymał. Lata 50. Nie potrafią i nie chcą naszego łowiectwa wprowadzić w ramy demokracji, o tym też była mowa cały czas w naszym związku, poszanowania praw jednostki, też była mowa, ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przedostatni, i prawa własności, ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, co jest grane? A więc myślę, że kolejna debata odpowie na pytanie, komu na tym zależy i kto na tym co chce zyskać.
I na takie pytania musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć, żeby już przestać dyskutować, jak kolejny raz obejść przepisy i załatwić swoje interesy, tylko jak zrobić, żeby byli zadowoleni i rolnicy, tak jak tutaj dzisiaj pan prezes przecież wielokrotnie o tym też mówił, i myśliwi, i przyroda. A więc musimy wszyscy nad tym pracować, żeby uzyskać jeden wspólny cel, bo to jest w naszym interesie. Musimy po prostu sobie powiedzieć prawdę, nie oszukiwać się i załatwić ten problem. Kiedy? Nie wiem. I pojawił się nowy projekt ustawy. Państwo wiecie, że rzeczywiście pan mecenas o tym wspomniał, że oczywiście, że można na różne sposoby grać prawem. Ale przecież to nie o to chodzi. Trzeba rozwiązać prawdziwy problem, jaki mamy. To jest w interesie, myślę, nas wszystkich. Szanowni Państwo, tak słuchając prowadzenia do tej dyskusji i wystąpienia pana prezesa, pana senatora i pana mecenasa, tak myślę, że mam ten tytuł merytoryczny do wypowiedzenia się na temat polskiego prawa łowieckiego. Tak myślę, że powinien zajmować się naukowo, teoretycznie 30 paru lat. Problem polega na tym, że to, co panowie mówią, ja stoję w takim pierwszym numerze Lasu Polskiego numer 2 z 1986 roku. Pisałem już wtedy o systemie ubezpieczeń. Pisałem, że to łowiectwo i ustawa z 1989 roku jest nieaktualna i trzeba by nad tym się zastanawiać, powiedzmy, jak to mówią wtedy łowiec mi tam dołożył równo, że jestem młody magister, próbuję tam rozgrabiać tego. A to jak mi o to chodzi? Skończyłem oczywiście z periodykami łowieckimi typu Braci Łowiec pisane, dlatego że uważałem, że w przypadku obrony pracy doktorskiej trzeba się zająć problemem teoretycznym. No i w tym momencie szukacie Państwo przykładu, dlaczego tak się dzieje. Ostatni poprzedni krajowy zjazd delegatów, byłem delegatem na tym zjeździe. Jeżeli prezydium zjazdu narusza przepisy, statuty i regulaminu zjazdu, jeżeli dzieje się po prostu bałagan organizacyjno-merytoryczny, no to mamy pierwszą odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Druga odpowiedź co do modelu. Czy sformułowanie tezy do dyskusji, co po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z polskim łowiectwem, a myślę, że ta odpowiedź jest prosta. Jeżeli minie 18 miesięcy, już trochę mniej od lipca, no to te przepisy artykułu 27 przestaną, powiedzmy, obowiązywać i będzie usunięty jeden wolum Trybunału, jeden model, element systemu modelowego polskiego łowiectwa. No i wtedy faktycznie, tu panowie wypowiadacie się, mamy krach. No i w tym momencie też bardzo fajnie, że ja bym tą dyskusję nazwał dyskusją o przyszłości polskiego łowiectwa. Bo to będzie nie pierwsze orzeczenie Trybunału. Weźcie Państwo tą zmianę ustawy, która chodzi w tej chwili w Sejmie, jest w komisjach w opiniowaniu. Na samym wstępie, jak się czyta przepisy upoważniające, gdzie ustawodawca ma upoważnić podmiot niepubliczny do kontrolowania podmiotu publicznego, na przykład jakim jest Państwowa Jednostka Organizacyjna Lasy Państwowe, w przedmiocie opiniowania planów łowieckich w obwodach wyłączonych zarządzanych przez lasy, to podajcie mi przykład prawa europejskiego czy państwa europejskiego, gdzie modna jest zasada prywatyzacji zadań publicznych, przekazywania przez państwo tych zadań podmiotom niepublicznym, a w odwrotnej sytuacji chyba jest pierwsze kuriozum, które znalazłem w tym projekcie. I tak jakby patrzeć, tego jest bardzo dużo. Ja powiem tak, mówimy sobie o własności. Konstytucja pozwala ograniczanie ustaw, ale tutaj Trybunał bardzo dobrze się zachował i mądrze, powiadając, że cały czas polska ustawa narusza istotę prawa własności, istotę własności, a zatem rozporządzania tym prawem przez właściciela, posiadacza, czy tam dzierżawcę, co jakiś wolka pozwala. I przede wszystkim wolą ustawodawcy, nas myśliwych wszystkich, którzy o tym dyskutują, jest to, żeby zastanowić się, jak zrekompensować te wszystkie kłopoty prawne. Czy naprawi to Polski Związek Łowiecki, jeżeli powiedzmy uczestniczył w opracowaniu tego projektu, który dzisiaj komisje opracowują, wypowiadają się biura, powiedzmy, parlamentarnych kancelarii Sejmu? Moim zdaniem nie. No bo to mamy, co mamy i tyle. Czy jesteśmy w stanie za pośrednictwem PZL doprowadzić do nowego projektu? W mojej ocenie po tylu latach zajmowania się problemem łowiectwa, nie. Zatem jak zrobi to, zrobią to podmioty niezależne.
dość sensowne prawo łowieckie. I przede wszystkim, żeby takich dyskusji było więcej, to było dobrze. Ja powiem w ten sposób. Ja przez pewien czas byłem zwolennikiem tego modelu, bo powiem, jak zabraknie tego modelu, to średnia klasa w Polsce przestanie polować, bo wszystko stanie się narzędziem uprawiania przez ludzi bardzo bogatych. No bo to jest jakby konsekwencja wynikająca z prawa z uwarunkowań łowieckich na zachodzie i tak dalej. W związku z powyższym musimy wyważyć, czego chcemy. Oczywiście tych problemów jest wiele więcej. Nie tylko nowela, która dzisiaj po prostu jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale też pamiętajmy i o tym, że weźmy sobie na przykład taką instytucję jak Kancelaria Straży Łowieckiej. Mówimy tutaj o tym. Macie Państwo na przykład napisane w ustawie o policji w artykule 1.5 nadzór komendanta głównego nad specjalistycznymi uzbrojonymi informacjami zbrojnymi oraz innymi na podstawie odrębnych ustaw. Zadaję pytanie. Pokażcie mi przepis materialny w ustawie prawo łowieckie, gdzie policja i komendant główny policji ma uprawnienie do nadzoru, do sprawowania nadzoru nad konstytucją prawo łowieckie. Odpowiedź jest jedna. Nie ma takiego. Co to oznacza? Organ egzekwujący prawo łamie to prawo, nadzorując formację. Dalej, weźmy sobie Straż Parku Narodowego, Państwową Straż Pożarną. Takich przepisów nigdzie nie ma. A przede wszystkim policja wykroczy do nadzoru prawa. Weźmy sobie dalej prostszy przykład finansowania PZPU, artykuły 34 i tak dalej. Mówi się, że ustawa łowiecka odsyła do przepisów ustawy o stowarzyszeniach. W ustawie o stowarzyszeniach takich przepisów o finansowaniu stowarzyszeń nie ma. Mamy kolejny przykład konstytucyjności. I tak jak się przejedziemy po całym prawie łowieckim, to tych przepisów się znajdzie około 50, jak czasami w komentarzach profesor Radecki pisał, ja w swoich też opracowaniu na ten temat piszę i można by zrobić. Także od strony teoretycznej to wygląda w ten sposób. Czy jesteśmy w stanie napisać tą ustawę? No myślę, że tak. No, posiadając zdobycze, które dzisiaj w Polsce funkcjonują, zresztą bardzo sensownie pani profesor Kronkowska, sędzia Trybunału, jako sprawozdawca, uwypukliła te przesłanki. No i w związku z powyższym wskazała, że jedynym rozwiązaniem jest nowa ustawa, dlatego że ustawa prawo łowieckie z 1995 roku weszła w życie przed wyjściem w życie Konstytucji z 1997 roku. I nie ma innego wyjścia. Czy będziemy tym prawem manipulować, czy takie rozstawiać, czy układać, w związku z powyższym trzeba się w końcu, jak będzie oczywiście jedna przesłanka spełniona, będzie wola polityczna załatwienia regulacji ustawy. W związku z powyższym wtedy ta nowa ustawa będzie. Czy należy się spodziewać, że przed wyborami te regulacje będą? Myślę, częściowe tak, a dopiero trzeba się spodziewać takich intensywnych prac i dyskusji na ten temat i dlatego trzeba na ten temat rozmawiać. To jest jakby normalność życia, powiedzmy, zmiany ustrojowe, zmiany polityczne, które mogą przyjść, przyniosą nam taką zmianę. I to jakby ten czas trzeba poświęcić na dyskusję i naprawić to, żeby to łowiectwo spokojnie funkcjonowało. Dalej weźmy sobie drugi przykład w polskim łowiectwie. Ostatnimi czasy na przykład mieszańcy wilka i psa. Wilk jest zwierzęciem prawnie chronionym. Ten problem w Polsce występuje dłużej, nie tylko od 2013 roku, ale pokażcie mi uprawnienie dla organów państwa, na przykład dyrektora generalnego ochrony środowiska, kompetencje bezpośrednie, że w takich przypadkach podejmuje szybko decyzję, wydaje zezwolenie na użytkowanie. Musi w tej decyzji, na przykład ze swojego kwietnia 2014 roku, kombinować taką protezę, że przede wszystkim jest to zwierzę niebezpieczne dla życia i zdrowia, dla czystości rasy wilka na przykład też. I przede wszystkim to nie tylko o takie zmiany chodzi. Cały kompleks przepisów łowieckich ochrony przyrodniczej prowadzi do dyskusji o prawie łowieckim. Dzisiaj czy będziemy dyskutować, dyskutować o tym prawie czy nie, dyskutujmy. Dziękuję. Właśnie kwestią tego, co się stanie z tymi myśliwymi naszymi, jak ten model się zmieni, bo ja się w pełni zgadzam. Każda zmiana modelu, która spowoduje, że ten model będzie racjonalny z ekonomicznego punktu widzenia, musi spowodować, że pewnie połowa albo dwie trzecie obecnie polujących nie będzie ich na to stać. I co podejrzewam z politycznego punktu widzenia, jest pewnie nie do przyjęcia, tak, niezależnie od tego, czy to słusznie, czy niesłusznie. I trzeba wymyśleć, trzeba przynajmniej zacząć myśleć nad jakimś takim modelem, który by tym ludziom jednak umożliwił kontynuowanie polowania. Coś tutaj jednak trzeba by wymyśleć. Właśnie na tym polega obrona tego systemu straszeniem nas, że przestaniemy polować. To jest bzdura kompletna, koledzy moi, bo przecież wszędzie, gdzie jest inny system łowiecki, tylko
po Polsce ten dziwoląt prawny, który pan mecenas był uprzejmy zdyskredytować w braci Łowieckich. Wszędzie jest bardziej masowy. Wszędzie. Więc gdzie ta klasa średnia rzekomo nie poluje? No wszędzie jest więcej myśliwych, więc może zostawmy to, bo na tym polega właśnie obrona tego systemu. Straszeni tym, że nie będziemy polować. To prawda. To jest najbardziej prawda. To jest kompletna bzdura. I teraz koledzy, ja uważam tak. Bardzo dziękuję do mecenasowi Danilowiczowi, który w kategoriach prawnych system zdyskwalifikował. Nie wiem, czy czytaliście ten artykuł. To jest potworek prawny przecież, to co jest w tej chwili łowiecki. No, zgadzamy się. Całkowity potworek. Jest regulatorem, związek, jest związkiem myśliwym, wykonuje część władzy państwowej, prowadzi gospodarkę łowiecką, sam sobie stawia zadania, sam się rozlicza, sam się kontroluje. To trzeba... I on nie zadowoluje się, prawda? Zastanówmy się tutaj, jeśli się wybraliśmy, po co? Kto napisze tą nową ustawę? Zastanówmy się nad tym, bo pozostałe to zbicie dnia. Czy jest w stanie to zrobić Senat, panie senatorze? Może wrócić do pana pierwszej, która upadła. Zapomnijmy. Słyszałem, że znów poseł Wsiątek wziął się za nowelizację. To oczywiście. Nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli to jest prawda, to słuchajcie, to jest skandal. Bo wszystkie jego nowelizacje Trybunał odrzuca. Własnymi siłami spróbujmy coś zrobić. Nie wiem, może tutaj... Ja uważam, że dwaj nasi mecenasi byliby w stanie napisać taką ustawę. Albo w ogóle jej nie pisać, tylko wziąć gotowo. Napisać można, ale kto uchwali? Albo wziąć gotowo. Słuchajcie, przecież mamy gotową polską ustawę. Polską. Przedwojenną. Prawda, która może być. Mamy niemiecką, mamy czeską. Po co wywalać otwarte drzwi? Wszystkie one są dobre. No przyszłość przecież jest do Europy. Powiedzieliśmy sobie, prawda? Zastanówmy się, kto jest w stanie. Dla mnie prezydent przed wojną sprawę załatwił prezydent. Może i w tym roku, w tej chwili, w tym układzie załatwi prezydent. Oczywiście nie może wydać rozporządzenia. No ale może powołać jakiś zespół. Może wyjść inicjatywą ustawodawczą. Tylko moim zdaniem dwuznaczną podstawę zajmuje prezydent. Werbalnie nas popiera, faktycznie nie robi nic. Może byśmy sformułowali jakieś wnioski do Urzędu Prezydenckiego, żeby zwłaszcza ustawę, ponieważ ma prawo jako organ władzy państwowej uprawniony do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych. Kilka się nie udało. Kilka knotów jest. Wkracza prezydent. Wkracza prezydent, mówię, dosyć do zabawy. Ja mam swój projekt. Cześć. Także spróbujmy może skoncentrować się na tym, kto to zrobi, bo wykluczmy kolegę Blocha, no nie zrobi tego. Wziątek przecież jest, działa na zlecenie nowego świata. Wszyscy to wiedzą. Niech padną w końcu te słowa. No działa. I znów działa, znów w tym kotle miesza. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyłonić jakiegoś ciała, które napisze nową ustawę, to wydaje mi się, ta konferencja nie ma do Niestety nigdy nie będę słowami Janusz. Myślimy od X lat i jednocześnie właściciel gospodarstwa rolnego. Szanowni Państwo, ja uważam, że jest coś na rzeczy w tym, że od 25 lat... Wyżej mikrofon. Słucham? Wyżej mikrofon. Albo włącz mikrofon. Nie, pewnie włączony. Że wszyscy zainteresowani usprawnianiem łowiectwa od lewa do prawa, od profesora Szyszki, który mianuje się być przedstawicielem polskiej prawicy parlamentarnej, po posła Wziątka, który jest typowym przedstawicielem czasów słusznie minionych, bronią tego samego modelu. Ten model absolutnie generuje od wielu lat same problemy i społeczne, bo konfliktuje rolników i myśliwych, co jest po prostu wielkim skandalem w Polsce, że drużowie prawa, prawodawcy konserwują twór, który rodzi niesnaski na podstawowym poziomie. Gdy ma się wspólnie rolnicy i myśliwi jeden cel, dbałość o środowisko, w środowisku przyrodniczym, o gospodarowanie populacjami zwierząt morskich. Jest to nieporozumienie, jest to jedyny skandal. Ta ustawa
została doskonale przez 10 lat temu przez pana obecnie prezydenta Komorowskiego zdiagnozowana i wszystkie podał jej słabe strony. Hermetyzacja tłumu, starzenie się myśliwych i jeszcze wiele innych rzeczy, ekstensyfikacji gospodarki, co skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad populacją tych dzików, które najwięcej w tej chwili psują rolnikom. Ale w tej chwili, po tylu latach, można dodać, że ta ustawa może być jeszcze raz diagnozowana i dodany może być jeden słaby punkt tego wszystkiego. Albo czynnik, który wymusza, że nad tą ustawą się nadal dyskutuje. Coraz większa świadomość rolników i coraz większe ich poczucie godności własnej i świadomości, że są przez właśnie prawo łowieckie, przez ten układ, który został z tego wytworzony, szabrowani jakby. Na portalu łowieckim w tej chwili już otwarcie niektórzy mówią o okradaniu, o złodziejstwie, o polowaniu na krzywy ryj. No tego typu określenia są coraz popularniejsze. Ja wczoraj przez przypadek włączyłem te informacje i tam było sprawozdanie z protestu chłopów z Zabłudowa pod Jarosław. Co oni wygadywali, jakimi inwektywami rzucali pod naszym adresem, oni nawet już nie chcą polować, bo wyczuli pewne mechanizmy, które są wykorzystywane przez zarządy kół. Jak chłopa przyjmą do koła, to wybierają na niego taką presję moralną, taki mobbing, żeby on czasami nie zgłaszał szkół, żeby sobie pilnował tego koła. Prawda, przed dzikami. No, jest to słuszne, racjonalne działanie, ale jeden rolnik, jeden myśliwy w tym całym układzie niezmienionym, który pozwala na przykład kogoś, kto w pole się zaczął zadamawiać i zaczyna mieć własne zdanie, w każdej chwili wykluczyć, wyłączyć z podejmowania decyzji, nawet z polowania, przez nie przyjdzie tego zielonego kilka. I to jest też powód, dla którego w łowiectwie dzieje się źle. Jest to mechanizm wpisany w ustawie, umożliwiający jak gdyby sprawowanie niepodzielnej władzy w kołach łowieckich, a w związku z tym w zarządach okręgowych, w zarządzie głównym, nad członkami. I tutaj monopol Polskiego Związku Łowieckiego jest równie szkodliwy, jak wszystkie inne monopole, ale jak w tym przypadku w relacjach międzymyśliwych. I zniesienie kilku monopoli będzie w nowej ustawie musiało mieć miejsce. Pan chwalił się, że myśliwi mogą napisać tę ustawę. Ja mówię, rolnicy ją napiszą jeszcze szybciej. Ta ustawa jest gotowa. W czasach panowania bez dyskusji o gender pani premier Suchockiej projekt takiej ustawy powstał. I to była ustawa bardzo nowoczesna, uwzględniająca wszystkie aspekty ustrojowe, nowe ustrojowe. On nawiązywała oczywiście do rozporządzenia prezydenta Mościckiego z 27 roku. Jest zbliżona do zapisów ustawy prawa niemieckiego i to jest gotowy materiał. Niczego nie trzeba rozpoznawać, wykopywać, wymyślać. Gotowe rozwiązanie czeka na.